Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam kolejną sztukę, która się znalazła w Biker Budzyk. A dzisiaj Leaf Allure RS 1. Allure RS 1. Także bardzo zgrabnie wykonany rower trekkingowy od Gianta. Tak. Bardzo dobrze wyposażony. Mi osobiście przypadł do gustu, bo mimo niskiej ramy jest sztywny. Ja na niego wsiadłem i jedzie. To praktycznie ma przełożenie. Już rok temu, jak ten rower się pojawił, jak wsiadłem pierwszy raz na tą ramę, to byłem zaskoczony właśnie sztywnością. Nie było, przepraszam. Tak, mamy go na około 28 cali, ramy aluminiowej. Cały napęd to 3x10, jest to X-Tec. Trekkingowa grupa X-Tec. Tak, tutaj pomieszany jest z The Orką, widzę. Mhm. Natomiast tak, to jest trekkingowa grupa, 3x10. Bardzo duży zakres przełożeń, co powoduje, że możemy sobie dobrać optymalną kadencję. Optymalną kadencję oraz optymalne obciążenie na daną trasę. Mamy go na hamulcach hydraulicznych, są to Shimano MT200. Koła, tak jak już powiedziałem, 28 cali, są to aluminiowe Gianta. Nie mamy tych kapsylowanych obręczy, co przy tej cenie jest troszeczkę... No, Giant rzadko kiedy w ogóle daje kapsylowane obręcze, to już zacznijmy od tego. A co do ceny, no to... A z ich obręczami też problemów wielkich nie ma. Nie, no wiadomo, ale rozumiem. Ale to fajnie jakby było. Cena. Cena tego roweru... Niecała piątka, 4999. Tak. Gdzie mamy fajnie skompletowany rower. Dobrej marki, no bo umówmy się, Leaf to jest żeńska odmiana jakby Gianta. Tak to można sobie tłumaczyć najprościej. Tak jest. No to jest tak. Czuć tutaj styl, czuć tutaj klasę. Wysoko osadzony mostek kierownicy, do tego regulacja. Można sobie optymalnie dobrać pozycję. Jeżeli lubimy wygodne rowery, a jednocześnie które no, będą jechać, kiedy chcemy, żeby jechały, no to ten rower nam fajnie posłuży. Mamy fajne takie dodatki jak lampkę. Tak, to jest lampka. Lampkę i przed tył. Tylko, że lampka jest tutaj ładowana USB, bo nie ma prądnicy. No nie ma prądnicy. Ładowana USB i mamy gniazdo przy widelcu, a drugie mocowanie masz na kierownicy. A, tutaj. Także jeżeli masz takie życzenie, żeby dzisiaj założyć sobie tą lampkę na kierownicę, bo tak Ci jest wygodniej i praktyczniej, proszę bardzo. Już Giant o tym pomyślał. Coś nie chce się mi zaczepić. O trochę tak. Kręci i siedzi. Także no i tu też no jest bateryjne. I mamy odblask z przodu od razu, czyli tak. Jak nam się wyczerpie nawet, to coś mi tak, chociaż coś widoczniej, co nie? Tak. Dodatkowo. Co z takich dodatków? Dodatków mamy błotniki. Fajnie wyprofilowane. Tak, fajnie wyprofilowane. Dużo na pewno chronią przed błotem, przed deszczem. Tak, bo jakby opasają opony trochę bardziej jak zwykłe, tak. Bo nachodzą trochę bardziej na boki. Mamy też trochę inny profil, jak widzę, taki bardziej zaokrąglony. Podobnie jak wszystkie gazele, tutaj Giant dorzucił w zestawie Defender AXA Solid Plus. No to takie zabezpieczenie fajne, doraźne i na pewno jak to jest zabezpieczone, no to zanim się tym rozprawi, no to wiadomo, można wziąć... Znaczy, może sobie wrzucić ten rower na busa i odjechać się nadal, natomiast to już każdemu podpada z otoczenia, że ktoś sobie zabezpieczony rower chapie pod pachę i z nim biegnie. Dokładnie. To by było po prostu dziwaczne. Dwa, że z tej strony, co pokażemy Wam na przybitkach, jest slot do zamontowania dodatkowo linki lub łańcucha. Także możemy tutaj zaciągnąć i ten rower jeszcze do czegoś przyczepić, czyli przeciągnąć przez koło, żeby nam rower nie odjechał, ale dodatkowo możemy na przykład do stojaka zabezpieczyć do stojaka rowerowego, do drugiego roweru, no cokolwiek, co tam się nam zamarza. Czy nawet jak nie ma stojaka, to gdziekolwiek, nie?
Mamy stopkę, bardzo taką masywną. Jeśli się nie mylę, to jest od e-bike'ów. Tak, w zasadzie to jest e-bike'owa już stopka. Tak, tak. No i wygląda, i wygląda solidnie, i na pewno ten rower stabilnie na takiej podpórce stoi. A podpórka powinna być solidna, bo mamy solidny bagażnik. Tak, na który możemy wrzucić co nieco, bo 25 kg jest nośności. Ale bagażnik, który już fabrycznie jest w systemie MIG, czyli możemy tutaj założyć sobie systemowe sakwy. Gdzieś tutaj widzicie teraz, jak to generalnie ten montaż MIG-a wygląda. Nagramy taki odcinek, co już wspominaliśmy. Nie, już pokazywaliśmy. Kiedyś pokazywaliśmy, ale nagramy taki, wiesz, cały odcinek o wszystkich systemach, tak jak Celero, tak. MIG i tak dalej. To jest dosyć ciekawe i można dużo... No bo niektórzy kupują taki rower i nie wiedzą, co to jest. I co to ułatwia. No mają bagażnik z jakimś dziwnym czymś i tyle. I montują sakwę na rzepy i dalej się męczą. Otóż i to. Po co to, jak nie trzeba. Tak, mamy go na amortyzatorze SR Santor, to jest NCX, to jest amortyzator olejowy. Mamy blokadę, mamy na górnej prawej goleni. Tak. Tak, blokada ręczna. Tak, blokada ręczna. Dla mnie taki mały minusik. Ale to już nie jest to rower, wiesz, do wielkiej ekstremy. Tak. Tutaj mamy czas na to, żeby się no wiadomo. Schylić. Tak, dokładnie. Mamy czas, ale... A dwa, że wiesz co, ja tutaj też podejrzewam, że tu chodziło o smak, bo dokładanie dodatkowej linki... No, to psuje też wygląd, prawda? Też psuje, a dobrze jak te pancerze są, jak jest ich z przodu jak najmniej, najlepiej tak. Są pospinane, wtedy to fajnie to wygląda i nie psuje smaku roweru. Komponenty mamy tutaj, tak jak już mówiliśmy, to są giantowskie akurat komponenty, mamy bardzo duże, wygodne siodło, sztyce amortyzowane, amortyzowaną, mostek regulowany, kierownicy. Ze wzniosłem do góry. Tak, kierownica jest fajnie wyprofilowana, wypłaszczona. To jest typu jaskółka, także idzie delikatnie w naszym kierunku. Tak, tak. Uważam, że jeżeli szukacie roweru, który będzie się wyróżniał wśród innych rowerów trekkingowych, B, będziecie szukać roweru, który jest wygodny, a jednocześnie jak dociśniemy na tą ścieżkę rowerową, to będzie sunął, czy po ścieżce leśnej, tam wycieczkowo. Jedziemy gdzieś dalej, chcemy założyć sobie sakwę, proszę bardzo. Jeździmy nim na co dzień, do pracy, do szkoły, gdziekolwiek, proszę bardzo. Wiadomo, że rower za dwójkę też nas dowiezie. Tylko, że to nas dowiezie jakby bardziej. Z większą przyjemnością. O właśnie. To jest. Bo też tak powiedziane. Tak jest. Bo gdyby, to wszystko lepiej gdyby działa, ludzie płynie. Szukali tylko rowerów za podstawowych w granicach 1,5–2 tysięcy, no to nikt by nie kupował takich rowerów. A jednak przekładając to na samochody, nie jeździ się tylko po mieście najtańszymi samochodami. Bo one też nas przemieszczają, bo pełnią tą samą rolę, tylko widzimy znacznie, znacznie droższe modele samochodów, tak samo jest z rowerami. Dokładnie tak. Kupujemy, żeby czuć się lepiej po prostu lepiej, na tym rowerze. Tak, żeby nam lepiej się jeździło, wygodniej. Tylko trzeba dobrać ten rower do własnych potrzeb, no bo tak, nie zawsze kupienie najdroższego roweru w sklepie znaczy, że będziemy z niego zadowoleni. To wymaga dłuższej rozmowy i większego wywiadu, ale to już nasza rola. Tak. Słuchajcie, no Leaf, marka, której nie trzeba bardzo przedstawiać, przeznaczona dla kobiet. Robiona przez i tutaj kobiety. Mówimy wprost, że to nie jest rower po prostu z niską ramą i dla każdego, tylko to jest typowo już robiona geometrycznie sztuka dla kobiet. Także kobieta ma się czuć na tym rowerze jak najlepiej. Umówmy się, kilku facetom też sprzedałem Leafa i jeżdżą i też są zadowoleni. Po prostu te rowery nie były z myślą o nich, ale to nie wyklucza zakupu. Nie wyklucza, dokładnie. Nie wyklucza zakupu. Tak samo jak do tej pory rowery z wysokimi ramami były uważane za męskie i kupowały je kobiety i też było spoko. Także to...
No właśnie. Nie robi. W takim ci powiedz razie, omówiliśmy wam pokrótce ten rower. Cena 4999 zł za ten rower. I jak widzicie, jest dostępny biker budzyk. Tak. Jest u nas na rozmiarze S. Jest mały. Czyli jest dla kobiet? 1,57 m do 1,68 m bodajże. Mhm. Nie pamiętam dokładnie z tabeli Gianta, ale jak wejdziecie na stronę Lift, tam jest fajna taka tabelka. Tabelka, jaki rozmiar jest mniej więcej katalogowo. Bo właśnie, to jest, to powiedzmy sobie mniej więcej. Będziecie na przykład na górnym zakresie, będziecie potrzebowali zamiast S-ki, będziecie M-kę, a będziecie to na... To też się łapiecie już na M-kę w górnym. Ale to też zależy, jaki macie, jak wysoko siedzicie, jak długi a macie tułów. Prawda jest taka, że na taki rower trzeba po prostu usiąść, przymierzyć się i samemu ocenić, tak jest. Jaki jest dla mnie najlepszy. Dokładnie tak. Jeżeli macie pytania, a podejrzewam, że macie, to piszcie. Jeżeli macie uwagi, a też podejrzewam, że macie, to piszcie. Jeżeli wam się podobało, piszcie. Jeżeli wam się nie podobało, również piszcie. A jeśli... Wszystko przyjmujemy tak. z całym, że tak powiem, dobrobytem ekwipunktu, czy jak to się mówi. No, jakoś tak. No, inwentarza. No. A jeśli macie taki rower, to podzielcie się opinią na temat tego roweru. Tak, bo to nie jest pierwszy rok na rynku modelu Allure. Był już w zeszłym roku, z tego co pamiętam. Także piszcie, gdzie was Allure zabrał, gdzie nim wyruszyliście, może macie jakieś fajne foty, powrzucajcie, pochwalcie się. Zdecydowanie. Czekamy. No i co? I my... Spróbujemy go zważyć, co? Tak, tak, a właśnie, bo zawsze już teraz ważymy, a to jest dosyć ciekawa kwestia, ile taki rower waży. Ważyliśmy Crossfire'a, był z nim problem mały. Z niską ramą, tak. Zobaczmy, jak tutaj nam się uda. No się dobra. Nie. 1 hour later. Nie, tutaj to na pewno. No, puść. Wiesz, że za dynda. Dynda. Dynda ma bardzo dobrze. I tutaj mamy 16,31. Okej. Okay. Czyli mamy 16, prawie i pół kilograma, 16,310 gram w rozmiarze S, czyli w rozmiarze S, ale z pełnym rynsztunkiem. No właśnie, z bagażnikiem. Z dosyć ciężką kotwą, jeśli chodzi tak, o zabezpieczenie. Tak, to musi być wytrzymałe. Mostek regulowany, cały bagażnik. Okej, waga. Jest normalnie. Nie jest normalnie. 16,30. Ważyliśmy. Większość trekkingu waży w granicach 18. Już musicie sobie odpowiedzieć, czy to jest dużo, czy mało. Natomiast no, moim zdaniem jest to normalna waga przeciętnego roweru. Tak, no bo tu umów się, piątka to też nie jest jakieś tam wyżyny. Nie no, ale no gdzie tutaj zajdziesz? Nie ma, no, nie ma elementów karbonu, także... No właśnie, także jest okej. Jest okej. Okay. W takim razie dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Tak. My będziemy wam nagrywać kolejne odcinki. Jeśli macie jakieś, chcecie, żebyśmy jakieś wam rowery nagrali, oczywiście jeśli je będziemy mieli, to postaramy się je nagrać. Tak. A jeśli macie pytania, no to tak, zadajcie w komentarzach. Co byście chcieli obejrzeć, bo tak jak niedawno z Muronosem 4.0 ktoś napisał, że chce Muronosa, akurat no, proszę bardzo. Muronosa, ciach, no to nagraliśmy. Także dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A ono już niebawem. Cześć.